wieczorem wspólnota Kościoła odnowiła przyrzeczenia Chrztu Świętego. Jezu, dzięki Twojej śmierci zostaliśmy oczyszczeni z grzechu i pojednani z Bogiem. Przez Twą krew przelaną na krzyżu zawarłeś między Bogiem a nami nowe, wieczne przymierze. Nasz chrzest był momentem zanurzenia się w Twojej śmierci i zmartwychwstaniu. Z Tobą umarliśmy dla grzechu i zmartwychwstaliśmy do nowego życia, życia dziecka Bożego. Chcemy dziękować Ci, Jezu, za łaskę Chrztu Świętego oraz za wszystkie dary, którymi nas w tym sakramencie obdarzyłeś. Kiedy panuje całkowita ciemność, nocą, gdy gasną wszystkie światła w bloku i na ulicy, mimo najlepszego wzroku nie potrafimy niczego dostrzec. Nasze oczy potrzebują światła, tylko w świetle dostrzegamy i rozróżniamy przedmioty i osoby. Jezus powiedział o sobie: ja jestem światłością świata. On jest naszym światłem. On w sakramencie Chrztu Świętego obdarzył nas światłem wiary. Dzięki Niemu możemy poznawać Boga, w Jezusie rozpoznawać Zbawiciela. Możemy poznawać i zrozumieć Słowo Boże oraz rozpoznać swoje życiowe powołanie. Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym światłem. Dziękujemy Ci również za dar wiary, który dałeś nam w sakramencie Chrztu Świętego. Jezus każdego dnia objawia nam swoją wielką miłość. Oddał za nas życie i obdarzył nas tyloma wspaniałymi darami. Czy my potrafimy choć w części odwdzięczyć się za Bożą miłość? Czy potrafimy kochać Boga i ludzi całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił? Zastanów się przez chwilę w ciszy. Boże mój, żałuję zła, które popełniłem. Chcę Cię za wszystko teraz przeprosić. Po każdym wezwaniu powtarzajmy słowa: przepraszam Cię, Jezu. Przepraszam Cię, Jezu. Panie Jezu, Ty w milczeniu przyjąłeś niesłuszny wyrok. Ja często oburzam się i buntuję,
gdy mam wysłuchać słusznej sprawy. Przepraszam Cię, Jezu. Panie Jezu, Ty z miłości do mnie niosłeś krzyż, który dobrowolnie wziąłeś na ramiona. Ja uciekałem przed tym, co trudne. Wymiguję się od obowiązków domowych i byle jak odrabiam zadania domowe. Przepraszam Cię, Jezu. Panie Jezu, upadając pod ciężarem małych grzechów, zawsze powstawałem, bo chciałeś mego zbawienia. Ja nie podejmuję żadnych wysiłków, aby wyzwolić się ze złych skłonności i grzechów. Zapominam o wypełnianiu postanowienia poprawy, rezygnuję z comiesięcznej spowiedzi świętej i coraz rzadziej przyjmuję Cię w komunii świętej. Przepraszam Cię, Jezu. Panie Jezu, z miłości do mnie opuściłeś matkę i przyjaciół, choć widziałeś ich ból. Ja często nie potrafię zrezygnować z własnej przyjemności, filmu, zabawy, by spotkać się z Tobą na mszy świętej i na modlitwie. Przepraszam Cię, Jezu. Panie Jezu, przyjąłeś pomoc Szymona z Cyreny, choć go przymuszono do dźwigania krzyża z Tobą. Ja często jestem zarozumiały i próżny. Uważam, że sam najlepiej we wszystkim sobie poradzę i odpycham od siebie pomocne dłonie. Przepraszam Cię, Jezu. Panie Jezu, okazałeś wdzięczność Weronice za okazane Ci współczucie. Jezu, przebacz mi, że oddaliłem się od Ciebie. Przebacz mi zło, które uczyniłem. Chcę Cię przepraszać słowami aktu żalu. Ach, żałuję łzami złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, za Ciebie odpuszczam. Odczułaś w sercu cierpienie Jezusa. Uproś nam prawdziwe zrozumienie męki Twego Syna. Matko Zbawiciela, wstawiaj się za nami. Maryjo, uproś nam również zrozumienie tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Z krzyża dał nam Jezus Ciebie za Matkę. Więc prosimy Cię, bądź naszą wspomożycielką we wszystkich kłopotach i trudach dnia codziennego.
Bądź z nami zwłaszcza wtedy, gdy szatan będzie nas kusił i dopomóż nam postępować według nauki Twego Syna. Odmówmy teraz wspólnie o Twoją obronę. Uciekamy się święta Boże, na Ciebie, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebami naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Yeah.
życia. Która sprawia, że budzącemu się człowiekowi jaśnieje Chrystus. Weź moje życie, weź moje życie w swe dłonie i proszę, powiedz Ojcu Niebieskiemu, że jeszcze jedno serce pragnie żyć jak jego syn. Weź moje życie, weź moje życie w swe dłonie i proszę, powiedz Ojcu Niebieskiemu, że jeszcze jedno małe serce pragnie. Maryjo, módl się razem z nami. Wypraszaj nam, u Boga potrzebne łaski, abyśmy potrafili, tak jak Ty i Jezus, wypełniać wolę Bożą w naszym życiu. Wspólnie będziemy powtarzać: dopomóż nam Boże. Dopomóż nam Boże. Abyśmy jak Jezus potrafili bez narzekania nieść własny krzyż. Prosimy Cię, dopomóż nam Boże. Abyśmy jak Jezus, umywający stopy apostołom przed ostatnią wieczerzą, służyli naszym bliźnim. Prosimy Cię, dopomóż nam Boże. Abyśmy jak Jezus, który z krzyża wypowiedział słowa: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, kochali naszych nieprzyjaciół. Prosimy Cię, dopomóż nam Boże. Abyśmy jak Jezus szanowali Boga, rodziców i nauczycieli. Prosimy Cię, dopomóż nam Boże. Abyśmy jak Jezus przez dobre czyny budowali Królestwo Bożej miłości tu na ziemi. Prosimy Cię, dopomóż nam Boże. Na ramiona, jak są.
tego nie możemy uczynić. Sami jesteśmy zbyt słabi. Bóg jest naszą mocą. Prośmy Go o moc do czynienia dobra. Boże, Ty jesteś światłem. Daj, bym zrozumiała słowa Ewangelii i pozwoliła, by światło Słowa Bożego oświetlało mu drogę nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty jesteś mądrością. Daj mi mądrość, bym umiała żyć według Twoich przykazań. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty jesteś świętością. Daj mi świętość, bym odrzucała zawsze to, co jest złe. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty jesteś miłością. Daj mi miłość, by moje serce było wrażliwe na każdą potrzebę bliźniego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty jesteś miłosierdziem. Daj mi Twoje miłosierdzie, abym niosła pomoc tym, którzy jej potrzebują, oraz chętnie przebaczała, nie żywiąc urazą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ciszy przebywać wciąż chcę. W tej ciszy daleki świat ten. Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach. Gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy ja widzę Cię, Jezu mój, tam. Jak wiele masz jeńców i ran. Miłości Twej moc zawiodła Cię tam. Uwolnić mnie z grzechów i to nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Wspominam tak często ten dzień, Golgotę i słodki jej cień. Przyszedłem pod krzyż z ciężarem mych win. Uwolnił mnie tam Boży Syn. To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Chrystus ma dzisiaj tylko nasze nogi, aby spieszyć z pomocą potrzebującym. Panie, oto moje nogi, gotowe i z Tobą ścieżkami służby bliźniemu. Chrystus ma dzisiaj tylko nasze usta, aby współczesnemu światu opowiadać o Bogu. Panie, oto moje usta, gotowe opowiadać ludziom o Bogu, który pragnie, aby każdy człowiek był szczęśliwy. Chrystus nie ma dzisiaj innych sposobów, tylko naszą pomoc, aby prowadzić ludzi do nieba. Panie, oto mój umysł, moja wyobraźnia i moje serce. To wszystko chętnie Tobie oddaję, aby współpracować z Tobą, mój Jezu. Muzyka.
Panie Jezu, chcę iść przez życie, czyniąc dobro, tak jak Ty to czyniłeś. Chcę głosić bliźnim radosną nowinę. Dziękuję Ci, że w czasie tej modlitwy mogłem dostrzec, jak bardzo mnie kochasz. Za to, że dałeś mi siły i chęci do miłowania Boga i ludzi. Proszę Cię, błogosław moim czynom i chroń mnie od grzechu, abym mógł kiedyś spotkać się z Tobą, twarzą w twarz w Twoim Królestwie, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejść, zbliżmy się do ołtarza. Wspólnej adoracji.
pożegnajmy Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.